popiół drzewny. Popiół drzewny jest bardzo cennym nawozem. Nie wyrzucajcie więc go Państwo na śmieci czy jako odpad. Co to jest popiół drzewny? Popiół drzewny jest to surowiec, który odpad, który powstaje podczas spalania drewna. Mam na myśli tylko suche drewno, żadnych innych dodatków typu węgiel czy jakieś śmieci, ponieważ taki otrzymany popiół nadaje się tylko i wyłącznie już jako odpad do wyrzucenia na śmieci. Żebyśmy mogli zastosować popiół drzewny w ogrodzie, musi to być produkt ze spalania tylko suchego drewna. Popiół drzewny jest bardzo cennym nawozem dla wszystkich roślin w ogrodzie. Oczywiście rośliny, które lubią podłoże bardzo kwaśne, jak azalie, rododendrony, wrzosy, tam popiołu drzewnego nie stosujemy, ale pozostałe jak najbardziej. Skład popiołu drzewnego jest bardzo ważny, ponieważ zawiera duże ilości potasu i wapnia, czyli takich składników mineralnych, które potrzebują nasze rośliny w fazie kwitnienia i dojrzewania owoców. To jest bardzo cenny nawóz, który mamy za darmo zazwyczaj pod ręką. Ja nawóz zastosowałam już popiół drzewny, pokazywałam Państwu, jak sieję marchew do łóżka permakulturowego i najpierw dorobków nasypałam popiół drzewny. To bardzo częsta praktyka na ogrodach działkowych. Tak wysiewa się marchew, pietruszkę oraz inne warzywa. Warzywa bardzo to lubią, ale popiół drzewny ma o wiele więcej bardzo ciekawych zastosowań. Być może nawet niektórych Państwo nie znaliście. Jeśli macie Państwo dostęp do starszych książek ogrodniczych, tam bardzo szeroko i ciekawie opisane jest zastosowanie popiołu drzewnego. Dlatego należy do tego powrócić i wykorzystywać wszystko to, co daje nam natura, co jest naturalne, ponieważ to poprawia w sposób naturalny żyzność naszej gleby i jednocześnie powoduje, że nasze środowisko jest zdrowsze. No i przy okazji my mamy piękne, zdrowe owoce, warzywa, no i piękne kwiaty. Łóżko permakulturowe już zostało wysiane najpierw popiołem drzewnym. Tak to wygląda. Kolejnym bardzo ciekawym zastosowaniem popiołu drzewnego jest rozsypanie go na trawniku. Trawniki bardzo lubią taki nawóz, żeby trawa była zielona, bujna, ładna, potrzebuje również nawozu, a popiół drzewny właśnie dostarczy jej potrzebnych składników mineralnych. Jeżeli macie Państwo w ogrodach kompostowniki, zakładam, że zazwyczaj w każdym ogrodzie one są, i jeżeli ogrzewacie, opalacie dom drewnem i macie bardzo dużo tego popiołu, co z tym popiołem zrobić? Również nie wyrzucajcie. Jeżeli macie nadmiar, wyrzućcie ten popiół na kompostownik. Kompostownik będzie przez to żyżniejszy, bogatszy w składniki mineralne. Ja już tutaj, proszę Państwa, wyrzuciłam popiół drzewny, ale wyrzuciłam grubsze części, te, które powstały mi podczas przesiewania popiołu, gdy oddzielałam drobniejsze od grubych części. Ja tutaj wyrzuciłam te grubsze części, wszędzie rozsypałam po kompostowniku. Nie wiem jednak, dlaczego aparat nie nagrał mi tego filmu. Tak więc ja już tutaj wykorzystałam popiół drzewny. Teraz Państwu pokażę dalsze zastosowanie popiołu drzewnego. Drzewa owocowe również potrzebują nawozu. Popiół drzewny dostarczy im bardzo cennych składników mineralnych i wszystkie drzewa owocowe i krzewy również warto podsypać popiołem drzewnym. Tutaj jest rabata z truskawkami. Ja już truskawki wyplewiłam i poobrywałam im zeszłoroczne brzydkie liście, które na pewno pozarażałyby młode liście, które zaczną się już wkrótce pojawiać, jeżeli będzie pogoda się utrzymywała i będzie tak ciepło, jak jest. I posypałam popiołem, ponieważ dla truskawek jest to świetny nawóz i nie tylko nawóz, ale również dla wielu roślin jest to środek grzybobójczy,
odstraszający przeróżne szkodniki. Dlatego warto sypać popiół po roślinach i między roślinami. W garnku przyniosłam ziemi kompostowej. To jest garnek dla kur. Ja co jakiś czas im przynoszę ziemię kompostową, żeby sobie mogły tam powybierać robaczki, czy różne jeszcze jakieś tam nasionka, resztki. I do tego garnka dosypię garść popiołu drzewnego i zmieszam im z tą ziemią, po to, żeby kury jadły, podziubały. Jak zjedzą, oczyszczą swój organizm z różnych szkodników. Na tej rabacie rosną liliowce i orliki. Również na rabatach, na których rosną kwiaty, byliny, warto ziemię posypać popiołem. Można oczywiście podnosić ściółkę i wkładać pod ściółkę, ale ponieważ ja mam bardzo dużo rabat i bardzo dużo ściółki do podnoszenia, więc posypię ziemią, znaczy nie ziemią, tylko popiołem drzewnym po wierzchu. Ale można to robić dwa razy w ciągu roku. Ja będę robiła drugi raz. Pokażę Państwu kolejny sposób, jak można wykorzystać popiół drzewny, ale wówczas, gdy byliny i warzywa będą już większe i będzie je widać nad ziemią. Na razie ich nie widać, więc można tylko posypać po jeszcze, że tak powiem, gołej ziemi. Taki popiół drzewny, tak jak wspomniałam, jest nie tylko grzybobójczy, ale wówczas, gdy roślinki już są, zwłaszcza róże, gdy mają liście i kochają je, jak wszyscy wiemy, mszyce, można posypać po różach, po różnych roślinach. Odstrasza to szkodniki, odstrasza mszyce, stonki na ziemniakach, więc warto wykorzystać naprawdę popiół drzewny. Kolejnym sposobem, jak wykorzystać popiół drzewny, jest oczko wodne czy staw. Jeżeli chcemy, aby woda była w miarę możliwości jak najbardziej przejrzysta, żeby nie były na niej glony, warto dodać popiół drzewny. Garść popiołu drzewnego wystarcza na około 8000 litrów wody. W leśnym zakątku mamy mini park, czyli wysokie drzewa liściaste i iglaste. One od wiosny do jesieni dają tutaj cień i cień jest bardzo przyjemny, błogi. Ale trawnik nie wygląda tak, jak powinien, ponieważ coraz częściej widać na nim mech. I żeby trawnik odzyskał swój piękny blask zielony, żeby pozbyć się mchu, bardzo dobrym sposobem jest rozrzucenie tutaj popiołu drzewnego. Popiół zlikwiduje mech i trawa znowu będzie piękna i zielona. Najlepiej wykonywać tą czynność z popiołem drzewnym wówczas, gdy nie ma wiatru. Jak jest wiatr, to niestety, ale on wszystko tutaj przeszkadza, ponieważ rozwiewa zupełnie w inne miejsce. Ale na razie trochę się tutaj uciszył wiatr, więc myślę, że uda mi się popiół rozsypać. Kolejnym sposobem wykorzystania popiołu drzewnego jest dosypanie go do roślin doniczkowych. Ja mam tutaj trzy donice z fuksjami, które zimowałam w ogrodzie metodą kanadyjską i bardzo pięknie jak na razie sobie radzą. Tu już mają zielone pąki, tutaj są też bardzo dużo tutaj jest pąków i tutaj już też są maleńkie białe. Ja teraz dosypię popiół wokół tych roślin, aby poprawić ich żyzność.
Ponieważ popiół jest bardzo bogaty w składniki mineralne, mogłabym oczywiście ten popiół rozpuścić z wodą, ale jak będę podlewała fuksję, więc te składniki mineralne będą się stopniowo rozpuszczały i będą się dostawały w głąb ziemi. To poprawi żyzność, to spowoduje, że fuksje dostaną składniki mineralne na start i będą rosły, mam nadzieję, i piękne, i zdrowe.